Cześć! Ja mam na imię Adam. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Adam's Fishing TV. Chociaż dzisiaj z domu, ale troszeczkę rybnie. Szykuję się już na podlodówkę. Postanowiłem się z Wami podzielić troszeczkę moimi zakupami na nadchodzący sezon. Jest trochę nowości, które wiem, że dopiero co wyszły na rynku. Może kogoś to zainteresuje. A jeżeli kogoś nie interesuje podlodówka, to i tak warto zawsze coś o rybach posłuchać, więc pomyślałem, że nagram Wam ten film, podzielę się z Wami moimi doświadczeniami, moimi wiadomościami. Pierwsze co, żyłki. Używałem wyłącznie żyłek na podlodówkę. Postanowiłem zmienić w tym roku na fluokarbon i na plecionki. Kupiłem Fireliney Berkleya na podlodówkę. To jest akurat 6-funtowa, 4-funtowa. No i po prostu każdy wie, kto wędkuje na podlodówce, że tak naprawdę po sezonie trzeba wyrzucić wszystkie żyłki, plecionki, to co się używało w zeszłym sezonie. Z tego względu, że one, jak przejedziecie palcem po żyłce, poczujecie takie grudki. Po prostu od tego, że to jest lód, temperatura. No i lepiej jest naprawdę zainwestować w nową, nawinąć nową na nowy sezon, niż stracić jakąś rybę życia. Tak jak widzieliście, tutaj były Berkleya, plecioneczki. Tutaj jest plecionka Safixa, jedna, druga, trzecia, widzicie 6 funtów, 6 funtów, 4 funty, tu jest jeszcze następna 4 funtowa, czyli jak widzicie 6 sztuk na 6 wędek. Ok, następna rzecz, widzieliście Hyper Rattle. Latem działało rewelacyjnie, więc i w zimę powinno działać, tylko to jest 10 gram. To jest 10 gram, czyli ta przynęta na tej plecionece do 6 funtów. No i do tego będę używał jakieś wędki medium, żeby to fajnie pracowało. Tutaj jest kolejny kolor, Hyper Rattle. Bym bardzo chciał, żeby te przynęty już były dostępne, jak już sezon na łódkę się zacznie, bo jest to killer na ryby. To jest wymysł mojej żony. Twierdzi, że jej to będzie działać. Oglądajcie moje filmy, a się przekonacie, czy miała rację. Tutaj następny Hyper Rattle w takim kolorze, ołów do tip-upów. To ołowiu nie muszę nikomu pokazywać, jest zaciskany. No i fluokarbon 10-funtowy, to będę używał do tip-upów. Tip-upów tutaj nie mam. Mam w miejscu, gdzie mam po prostu swój kemper, czyli w Wisconsin. Tam to mam, więc na tip-upach linki najprawdopodobniej zostaną. Natomiast wszystko chcę pozmieniać od linki krętlik, fluokarbonik. No i gdzieś tu jeszcze miałem taką fajną rzecz, tylko nie wiem gdzie to jest. Oczywiście gdzieś mi to wcięło. O! To! To co, ja już to przyszykowałem wcześniej, to się kupuje oddzielnie, zaraz zobaczycie, się kupuje tylko taki uchwycik i do tego dokupuje się blaszkę. W tym uchwycie jest dziurka, co przechodzi przez żyłkę i do tego się zakłada stoper do góry, taki jak jest stoper do spławików. A na dole, wiadomo, jest ciężarek
na jakiejś wysokości i to sobie pracuje góra, dół, obracając się dookoła osi, złoty kolor na sandacza, naprawdę fajny, jak widzicie, ja już tutaj sobie przygotowałem część, ale zawsze można to zmienić, jak się dokupi kolejną blaszkę, bo to tutaj jest taki, nie wiem czy to widać, taki haczyk, że jak to się zakłada blaszkę, zawsze można dokupić inny kolor i spróbować na innym kolorze. Ja dlaczego kupiłem złote? Bo złoty dla mnie w tym miejscu, co ja łowię, najlepiej działał. No i mam nadzieję, że w tym sezonie podlodowym mnie nie zawiedzie. To jest to, co tutaj mamy następnego. Ok. Firma Gamakatsu. Szósteczka, haczyki czerwone. Natipapy. Tutaj są kotwiczki Gamakatsu, rozmiar 12, tak, 12, nie, przepraszam, 10, rozmiar 10, 12 sztuk, malutkie kotwiczki. Zawsze używałem troszeczkę większych, ale czas na spróbowanie. Tutaj przywiozłem swoje skarby, wyciągnąłem z łódki. Podejrzewam, że to będę używał. Cążki, to jest bardzo przydatne, sprężyna do szczupaka w razie jakby się trafił, żeby mu pysk rozszerzyć. To lubię, to lubię, to jest Rapali, to ma tutaj taki dziubek do przebijania farby na główkach jigowych. No oczywiście nie obyłoby się bez obcinacza do żyłki, prawda? Tutaj jest drugi podobny, ale jednego tylko użyję. Podejrzewam, że tego większego, ale przyciągnąłem dwa, jakbym był niezdecydowany. Tutaj już jest na praktycznie na mniejsze ryby. Ta samo do przebinania, do przebijania farby, jak jest zamalowane. No i to jest taki zestaw na mniejsze ryby, czyli jakieś tam penfisze. No i tak, co tutaj? Aginowe zakupy firmy Kelis, gumeczki, mówi, że nastawia się na okonie, zobaczymy, główki jigowe, nie będę tutaj wszystkich aż tak bardzo pokazywał, oczywiście następne Hyperatom. Tylko te już są troszkę większe, to są 17-gramowe, tak jak widzieliście, to były 10-gramowe, a tutaj jest 17-gramowe. Kolejny Agi wymysł. No, zobaczymy. Powiem wam, że jak ona czasami coś wymyśli, to największym fizjologom się to nie śniło, ale ryby wyciąga, więc tutaj fajna główka. Ratol. W środku jakieś kulki są. Jakby ktoś nie wierzył, że Hyper Ratol działają, to popatrzcie. Naprawdę mnóstwo tych przynęt. Mnóstwo kolorów, mnóstwo rozmiarów, natomiast nie ma tego najważniejszego 28-gramowego, bo jest niedostępny jak na razie. Aga jak szukała 28, to jak jej wpadało 17 gram, to szły 17, wpadały dziesiątki, to szły dziesiątki, mówi, będzie na podlodówkę. Każdemu życzę takiej żony, żeby tak z wami chciała jeździć na podlodówkę i kupowała wam przynęty, naprawdę. Tutaj następna główka jigowa. Też z kulkami w środku, troszeczkę większa, jak widzicie, to będzie, myślę, fajna na sandaczyka, na jakiegoś, na jakąś żywą rybkę. Następne. Jak to mówią, do wyboru, do koloru, prawda? Te kolory już były. Tutaj jest napisane Krapi
perch i bluegill, no, czyli penfisher. Jakoś tak. Chyba nie do końca chce mi się w to wierzyć, ale trzeba będzie spróbować. O, tym chcę się z Wami podzielić. Popatrzcie, no niby zwykła główka dzikowa, prawda? Zobaczcie na to. Jeszcze nie otwierana. Popatrzcie na haczyk. Ile razy przy zacięciu mniejszych ryb się traciło, bo gdzieś tam się haczyk wygiął. Zobaczcie, oprócz tego przy dzigowaniu, jak ten haczyk będzie fajnie pracował z przynętą. No. Mam nadzieję, że to będzie killer na ten sezon. Właśnie takimi przynętami chciałem się z Wami podzielić, bo tak jak mówię, to jest nowe. O, to jest ciekawy kolor. Taki okonek trochę. Zobaczymy, ja naprawdę wierzę w te przynęty. Naprawdę w nie wierzę. Co tutaj dalej? Slajderek. Jedna ósma grama. Nie, to jest 1/8 uncji, 3,5 grama. Tutaj, oj, przepraszam. Złota główka jigowa z tym ruchomym haczykiem. Tutaj tak samo, 1/8 przynęty. Kasmasterek złoty. 2,5 grama. No to to już będzie na czwóreczki. Na plecionki czwórki. Tu jest następny Kasmaster. Ta jest dosyć ciekawa przynęta, popatrzcie. A główka jigowa 1/8. No nie wiem, ale zobaczymy. Rattle, czyli w środku tak samo ma kulki. Już troszeczkę się tego nazbierało. A pudełko jeszcze w połowie wypełnione. O, to jest, zobaczcie, jaki fajny kolor. Tylko ciekawe, czy rybie się spodoba, nie? Bo mi się podoba i to bardzo. Złoty, czarny, purpurowy, do tego czerwony haczyk. Znaczy się kotwiczka czerwona. Mi się, powiem Wam, podoba, ale... Kastmasterek, 1/8. To jest ciekawe. Nie wiem, muszę to otworzyć, bo to jest nowość na ten rok. Już widziałem, że łowią na te przynęty. Popatrzcie, z tyłu wygląda tak. Tutaj są, w środku są kulki. Są kulki, nie wiem, czy to słychać na kamerze. Popatrzcie, jak fajnie to się mieni wszystko. To już sobie odłożę, bo to pójdzie do pudełka. Ale to jest naprawdę łowna. Sam widziałem już. Fajne filmy są z tymi przynętami. Kolejny kolorek Kasmastera. O, jeszcze jeden. Tutaj troszkę mniejszy. Tylko co z tym jest, to nie są napisane ciężary tych przynęt. No ale widocznie zapomniało się producentowi. O, tutaj jest następny glow, czyli świecący pod wodą. Wystarczy podświetlić trochę przynętę i będzie żaruwa pod wodą. Więc w tym miejscu, co w większości ja łowię, bardzo fajne, ponieważ tam woda jest ciemna. Przyda się podświetlenie. No i proszę. Proszę bardzo. Takie moje ulubione kolory. To. Okej. Okay. Tutaj następny Kasmaster z kulkami. O,
Fire Tiger. Proszę bardzo. Jest i Fire Tiger. To musi być. To musi być na rybach. Nie ma łowienia ryb bez Fire Tiger. Nikt mi nie powie, że ten kolor nie działa. Tu jest taka ciekawa przynęta. Też nowa w tym sezonie. Bardzo ciekawa praca. Już widziałem, jak to pracuje, ale te wszystkie przynęty, które tu widzicie teraz u mnie w domu na stole, śledząc mój kanał, na pewno zobaczycie nad wodą wykorzystane. Kolejny Hyper Atoll. To jest, zaraz zobaczę, ale w rozmiarze wydaje mi się, tak, 10 gram. Ta przynęta o tyle jest fajna, że ona od dołu ma gramaturę zapisaną. Nigdzie nie trzeba szukać. Chociaż rozmiar, one występują 10 gram, 17 gram i 28 gram. 28 gram widzieliście na filmach z łódki. Bardzo przyzwoita przynęta, bardzo łowna. Następna nowość. Tak samo ultrafiolet. Czyli świecąca przynęta. Kolejna. No i jeszcze zostały dwie niespodzianki. Czerwona główka jigowa. Agnieszka bardzo lubi łowić ryby na czerwony kolor. O, no i tutaj taki ciekawy bardzo kolor, powiem wam. No, taki ni to złoty, ni to czarny. Ciekawe. Teraz przegląd przynęt jeszcze zeszłorocznych nieużywanych. To są przynęty, które zamierzam używać na krapi, ewentualnie na jakiegoś percha, czyli okonia. Na te główki jigowe, które mają w środku kulki i na żywą rybkę, naprawdę fajnie połowiłem sandacze. Jak widzicie, tutaj troszeczkę tego jest. Kolejnych kilka główek jeszcze. Dlaczego tyle tych? Bo są łowne. Fajne ryby mi dały. Tutaj taka tuba na złotej główce jigowej. Bardziej na krapi. Ale jak widzicie, jeszcze te przynęty nie były w wodzie, więc nie wiadomo, co tak naprawdę przyniosą. A tutaj jakaś blaszka jest. Nawet nie wiem. Chyba też jeszcze w wodzie nie było. Złota główka. No i tutaj gruby temat. Ok. Hyper Atoll 10-gramowy, już otwierany, nieużywany. To będzie Rap Jig. Jest gramatura. Rapali. Nie ma to. Już na większe sztuki, bardziej sandaczowe. Hyper Atoll kolejny, też 10-gramowy. No i tutaj ta przynęta była w wodzie. Widzicie, jeszcze zostało żyłki kawałek. Ponieważ jak się skończyły już przynęty Hyper Atoll duże, czyli 28-gramowe, próbowałem na te Rap Jigi połowić. Ale to jest zupełnie inna praca, popatrzcie, inny rodzaj przynęty. Niby zasada działania ta sama, bo ma z tyłu ster. Natomiast inaczej, ciężar rozłożony, inna praca. No i na te przynęty jak najbardziej efektywne łowienie. Na te
rap jiggy od czasu do czasu tylko coś, więc to jest killer. No i teraz pokażę Wam przynęty z zeszłego roku jeszcze, co ja tutaj mam, powiem szczerze, nie pamiętam. O, jeszcze krętliki malutkie. To będzie fajna rzecz, żeby połączyć fluokarbon. Takie malusieńkie krętliczki. Połączę fluokarbon z plecionką na wędkach, krętlikiem. Tutaj mam jeszcze, widzę, takie szybko złączki. To był jeszcze czas, kiedy od szwagra nie dostałem Jacksona. Używałem takich, natomiast Jacksona o wiele fajniej mi pracują. O, tutaj takie klema, białe przynęty, fajne na to, fajnie gryzły krapi. Podejrzewam, że trzeba będzie po zakupach Agnieszki, to co widzieliście, wymienić skrzyneczkę na troszeczkę większą. Okej, co my tu mamy? Zacznijmy od tego. Główki jigowe. Tutaj większe. W zależności też na jakiej głębokości jestem, to i ciężar dobieram. Tu jest klucz do wiertła. Wiecie, że jak używacie wiertła, ja mam akurat spalinowe, jak będę nad wodą, to Wam pokażę, zresztą widzieliście z zeszłego sezonu, ale warto jest zawsze te wiertło sprawdzić, dokręcić, no bo przy wierceniu dziury, jeżeli wiertło jest luźne, no to może być Wasza ostatnia dziura wywiercona tym wiertłem, więc warto sprawdzać, co ja tutaj mam. Kolejny zestaw do przebijania główek jigowych tej farby. Tamten naprawdę lepiej mi działa, ale tutaj w taki sposób to się robi. I jest. W domu trzeba poprawić, ale główka jest przebita. Tu jest ta strona do obcinania żyłki. Tutaj jest do wiązania haczyków. To jest dosyć ciekawe urządzenie. No i co tutaj jeszcze jest? A z tej strony jest pilniczek, żeby podoszczyć sobie haczyk. Wiadomo. Bardzo przydatne na lince, aby się nam gdzieś tam nie zapodziało. To jest dosyć ciekawa przynęta. Oczko, do tego idzie kawałek żywej rybki, czyli tak naprawdę zawsze zakłada się całą, później przy skrzelach odrywa się jej łeb i opuszcza. Bardzo, bardzo łowna przynęta. Tu jest przynęta, którą kiedyś zakupiłem. I jak podciągamy ją do góry, to ona idzie bezpośrednio do góry, bo ma przecina wodę. Natomiast jak opada, wtedy te skrzydełka się otwierają i jeszcze przez ten ster z tyłu gdzieś tam sobie lata. Ale użyłem jej chyba ze 3 razy. Nie udało mi się wyholować żadnej ryby na tą przynętę, więc nie mogę jej polecić, bo żadnej ryby mi nie dało. Zawsze można popróbować jeszcze, ale może ktoś miał inne doświadczenia z tą przynętą. Napiszcie mi w komentarzu, może akurat dla Was ta przynęta działa jak dla mnie te Hyper Rattle, co są killerem, więc czekam na jakieś komentarze, z chęcią się dowiem. Tutaj są kopytka, relaksa. O, nawet się troszeczkę biały przefarbował. To będzie ciekawa przynęta.
Co tutaj dalej? Mnóstwo tego. Chyba nie będę wszystkich wyciągał, bo pokażę wam te wszystkie, które mi działały, na które połowiłem fajne ryby. Natomiast wiecie, część jest, bo trzeba, żeby były, bo bez tego na ryby nie można się ruszyć. Ale no nie wszystkie działają. Co mi działało? Wszystkie te łyżeczki, czyli ta złota jak najbardziej. To była fajna łowna przynęta. Tarapala. Tarapala była fajna. Tarapala mi dała naprawdę fajne sandacze. Taka biała, to mi dało naprawdę fajne ryby. I to też jest rapala, taka malutka. O ta. To mi dało 20 cali sandacza, czyli 50 cm na taką malutką przynętę. Często używałem tutaj, no to mówię to. Te wszystkiego rodzaju łyżeczki tak zwane. Tam był kolor super, złoty z czarnym. Ta działała, ona ma kulki w środku, dlatego też cieszyliśmy się, że wyszły nowe tamte z kulkami, troszeczkę inaczej to zbudowane. Ta tak samo. Czerwony haczyk w środku kulki, jak najbardziej. To jest Buckshot firma, to też jest Buckshot. Tak jak widzicie, tutaj mam po prostu odłożone w jednej szufladce te, które najczęściej przyniosły mi jakieś fajne ryby. O, to było ciekawe. Zwykła złota rybka, wygięta, naprawdę warta polecenia. Wiadomo, no, wszystko te kolory, tak jak widzicie. Tylko do każdej tej blaszki był założony żywy minnow. I po prostu zostawione tak, że łeb był mu oderwany i sam łeb był na haczyku. O. To wiadomo, bez czego nie można się obyć na rybach. Ultrafiolet. Ok. Tak właśnie. Ultrafiolet działa, że podświetla to działało tak samo. Taskmaster ze złotym z tyłu. Ta sama przynęta, ten sam kolor w tym sezonie, Taskmastera. Ten sam kolor, nawet ten sam rozmiar, tylko tutaj z tymi kulkami, co są dołożone, uwierzcie mi, jak ktoś będzie miał możliwość zakupu tej przynęty, a chce łowić sandacze, kupcie sobie tą przynętę. W tym kolorze, tylko żeby były kulki z tyłu. To, co jest nowość, to, co wam pokazywałem, że są jeszcze właśnie te kuleczki z tyłu. Zobaczycie, nie zawiedziecie się, jeśli chodzi o tą przynętę. Zwykła złota przynęta. Ta przynęta. To jest firmy Macho Minnow. Naprawdę kozak. Bardzo fajna, bardzo łowna. Te przynęty, które wam tutaj pokazuję, to są przynęty, które mi działały. W większości dla was też będą działać, bo to jest naprawdę ciekawa przynęta. Ryba interesuje się tymi przynętami. No ale jak sami wiecie, czasami naprawdę trzeba mnóstwo przynęt danego dnia pozmieniać, poszukać, więc to jest taka opcja.
jak sami widzicie, jak ta moja skrzynka wygląda. Mnóstwo jest tego po to, żebym miał możliwość wyboru. Ja się dzielę z wami po prostu tym, co dla mnie działa. A jak sami widzicie, no mnóstwo tego jest, bo jednego dnia działa to, drugiego dnia działa to. Na jednej wodzie działa taki kolor, na drugiej taki. Na jednej głębokości trzeba użyć takiej gramatury, na drugiej innej gramatury, więc no nie ma złotego środka. Od szwagra szybko z łączki, jakieś strójniki. No tutaj macie gumy takie na Penfisha. Tam już widzieliście klema te białe, jak to wygląda. Zaraz tutaj mam, popatrzcie. To jest ten klem. No i na malutką główkę jigową, jak najbardziej. Co fajnie działa, to na przykład o takie główki, to są firmy Little Atom. Bardzo delikatna, bardzo lekka, dlatego trzeba użyć do tego delikatnego zestawiku, delikatnej żyłeczki czy tam plecionki, ale to też fajnie mi działało właśnie na takie gumki. Widzicie, taka gumka jak najbardziej do takiej główki. Jest w takim kolorze, zielony z czarnym, czerwony delikatny haczyk. To są na krapi, bluegille, ogólnie penfish. Tutaj kolejne Taskmastery. To jest ciekawe. W tamtym sezonie to wyszło nowe. Z takim łańcuszkiem. Widzicie, czyli ten kolor, co wam mówiłem. No nie ma do tych kulek, bo to jest tamten sezon, ale to była nowość w tamtym sezonie. Z takim łańcuszkiem, który też jest. Te zielonkawe, co tutaj widzicie, to jest świecące. Do tego idzie główka Minnows i przy jigowaniu zachęca to rybę. Tutaj jest najzwyklejszy Taskmaster srebrny. O, to są ciekawe też przymęty. To jest chyba klema, z tego co pamiętam. To jest właśnie po podświetleniu. To się wszystko fajnie się świeci. Teraz nie będzie widać, nie będę wam gasił światła, ale to wszystko się świeci. O, i nawet tutaj robaczek gumowy się zaplątał. Bardzo ciekawa przynęta. No i oczywiście rapale. No jakby się miało obyć łowienie bez rapali, prawda? Z kulkami w środku. To była fajna. O, to. Tylko ją zaraz tu wyplączę. Ten kolor. Ten kolor rapali robił robotę. W tamtym sezonie. Zobaczcie, jakie fajne kolory. To ta przynęta to nie jest rapala i to jest do jigowania. Popatrzcie, ona ma tutaj uchwyt, tutaj w środku gdzieś tutaj były, już nie pamiętam gdzie były, takie patyczki, które się łamało i wkładało się ten patyczek do środka i on świecił chyba 6 godzin i po prostu podświetlał tutaj. I się dziguje pionowe dzigowanie. To jest dosyć ciekawa gumka. Zaraz wam pokażę, już jest opakowanie otwarte. Mówię, to jest wszystko bazowane na moich doświadczeniach z zeszłego roku. Z jakimś zalewie obtoczone. Niby to ma imitować, podejrzewam, że jakąś kijankę. Ale kolor czerwony. Ryby lubią ten kolor. Tutaj jest petarda.
To tak wam tylko z grubsza przedstawię. Różne kolory gumowych przynęt. To są takie jaskółeczki. Popatrzcie. Wszystkie są takie same, tylko w innym kolorze. Popatrzcie, jaka fajna jaskółeczka. Tutaj ogonek otwarty. Każda tutaj paczka ma właśnie takie same jaskółki, tylko jak widzicie w innym kolorze. Tutaj jeszcze biały pokażę, może biały będzie lepiej widoczny. Powiem wam, że fajnie to rybę kusiło, zachęcało do gryzienia. Taka przynęta, to jest 2 cale, dla porównania to jest 5 cm. Kolejna w zalewie, ta jest z takim ogonkiem. Nie wiem, czy się spotkaliście, czy wiecie, po co, do czego służy ten tutaj haczyk. Załóżmy, że chcecie sobie zmienić te kółko, prawda? Nie potrzebujecie go. Albo chcecie zmienić na większe. Co wam to pomaga? Popatrzcie. Widzicie? Ten haczyk rozszerza to kółko. Lepiej działa przy większych, natomiast o, i jest zdjęte. Nie trzeba się męczyć. Mówię, to jest lepsze przy troszeczkę większych kółeczkach, natomiast z takim sobie też daje radę. Ok, chcemy założyć. Popatrzcie, przyciskam, się samo rozchodzi, nie ma problemu, żeby kółko założyć. Ok, mamy z powrotem założone. Na pewno widzieliście takie obciążki z tym właśnie haczykiem, tylko może nie wiedzieliście, do czego to służy, a teraz już wiecie. Bardzo ułatwia życie, zwłaszcza rozmawiamy o łowieniu podlodowym, prawda? Czyli nie w domu, na lodzie mróz, ręce skostniałe, więc wiecie, rękoma ciężko takie kółeczko małe ściągnąć. Taka rzecz, a tak ułatwia życie. Nie zawsze wiadomo, nie zawsze używamy tych kółeczek, co przychodzą fabrycznie. Po prostu można to ściągnąć, założyć jakąś fajną, szybko złączkę w to miejsce. Niekoniecznie te kółko musi być. A trzeba by się troszeczkę napracować, żeby to ściągnąć. A tak, bach, bach, jest, nie? Jeszcze tutaj. O, co tutaj mam? Tutaj mam Stormy. To fajnie działa na whitefisha. Tutaj mam inny kolor, czyli tak zwaną sieję. Ten kolor albo, o tutaj to jest nawet zestaw cały jeszcze z żyłku, albo ten kolor. Naprawdę to są łowne przynęty, jeśli chodzi o sieję. No i po wielkim skrócie, no bo tutaj jest jeszcze mnóstwo tego, ale w wielkim skrócie tak wygląda moja skrzynka na podlodowe łowienie. No i to by było na tyle z przynętami, w wielkim skrócie oczywiście, bo jak sami wiecie, o rybach to można opowiadać, rozmawiać nieskończenie, ale nie chcę też was zanudzić.
Więc tak wstępnie, jeśli chodzi o łowienie na podlodówkę, chciałem Wam pokazać właśnie, czego ja używam. A resztę zobaczycie na filmach. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Jak ktoś jeszcze nie ma subskrypcji, zróbcie subskrypcję, a zobaczycie, czy te przynęty działają w tym sezonie. Jak się Wam film podobał, dajcie łapkę do góry. A jeżeli chcecie się podzielić ze mną jakimiś Waszymi doświadczeniami, macie jakieś komentarze, chcielibyście coś dodać od siebie, jak najbardziej, proszę piszcie. Każdy komentarz mile widziany, fajnie się to wszystko czyta. Bardzo miło jest mieć taki kontakt z Wami, więc piszcie, jak tylko coś macie do mnie, jakieś propozycje, jakieś swoje uwagi, piszcie pod filmami. A ja zapraszam Was na lód, na łowienie podlodowe. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!